A w Szlagierowym Studiu czas i pora przywitać dzisiejszych gości. Razem z nami Aldona i Tim Fabian. Dzień dobry. Cześć. Witam was gorąco i serdecznie. Fajnie, żeście się tutaj zjawili. Co jest powodem? Za chwilę do tego dojdziemy, ale zaczniemy od Aldony. Bo z tego, co my tak się doszukali, to Aldona pierwszy raz w tym studiu. Tak, pierwszy raz. Mam przyjemność. Tak. To właśnie, żeby i przyjemność mieli ci po drugiej stronie, to chcielibyśmy na przykład się dowiedzieć, co prywatnie robisz, czym się zajmujesz, jaki masz wysoki kredyt na mieszkanie. O! I tam takie różne inne rzeczy, typu jakie muzyki słuchasz i w ogóle. O kredycie może nie będę wspominać, bo dla każdego jest ten sam dramat. Natomiast prywatnie co robię? Pracuję jak każda kobieta w moim wieku, do emerytury jakoś trzeba się dokopyrtnąć, prawda? Śpiewam oczywiście, nosi mnie, generalnie jak widać jestem tutaj z Danielem, więc ADHD cały czas jest włączone. Dzieci już mam dorosłe, więc nie będę wspominać, w sumie nie warto. Nie, no warto o dzieciach zawsze wspominać. O, tak, one już tam w sumie... No nie, znaczy się ja cię rozumiem, bo po prostu 800 zł uciekło, nie? Uciekło, tak, właśnie. No trudno, no. No. Co zrobić? Nie można mieć wszystkiego. No nie można, ale już za drugim etatem się rozglądam, także... Dobrze, a prywatnie jakiej muzyki słuchasz? Każdej. Każdej. Jestem, że tak powiem, nie mam ulubionego jakiegoś, powiedzmy sobie, wybranego gatunku muzycznego. Po prostu uwielbiam takie utwory, które wpadają mi w ucho. Może być to różnoraki gatunek muzyczny. Jak mi się spodoba, będę słuchać do znudzenia, aż już po prostu mi się przestanie podobać. Ale generalnie słucham wszystkiego. Plotka głosi, że teraz taką płytą jest płyta Tima Fabiana, nie? Tak? Nie wiem. Może dostanę, nie wiem. Może mi da. Nie, przepraszam, mam. Dobrze, to czy będzie płyta, czy nie będzie płyta i o tym, co ich sprowadza do tego studia właśnie dzisiaj Klachomy, a wy zostańcie z nami. Świat na słońcu tonie, w upalny wpada rytm. I wiatr fale goni, co chwilę tyki liłek. Dobrze, słuchajcie, to na temat Aldony nieco więcej wiemy, to teraz Tim. To jest taka nowa partnerka w kolejnym twoim szlagierowym duecie, jakby na to nie wejrzeć. To trzeba by się było zapytać, kaj to tak zaiskrzyło szlagierowo, żeście się i muzycznie trafili? Z Aldoną znamy się już parę lat i już zawsze było... Osiem, no. Jak kobieta liczy już... zaraz. No, widzisz? Już zawsze był ten pomysł, że może kiedyś się uda duet zaśpiewać, także to już z tlem czasu się zakwiło. No i jednego dnia, że powiedział, okej, nowa piosenka, lato, fajne klimaty, czemu nie następny duet? Następny duet z Aldoną. I tak przez to nie zadzwonił i ona mówi, no pewnie, czemu nie? No i tak powstał. I tak powstał numer. Dokładnie. A powiedz mi, to jest inny taki skok w bok, w sensie, że jedna piosenka, czy mieszkać tam, widzicie, że może coś więcej by z tego było? W sensie muzycznym oczywiście, nie? No wiesz, czas pokaże. Jak na razie jestem Fabian, ja śpiewam, powiedzmy, moje utwory, mój repertuar. Robię moje szlagiery, moją muzykę, chociaż to nie zawsze są szlagiery, bo niekiedy odskakuję troszeczkę. Lubię się bawić z tą muzyką. Tak samo Aldona robi swoją muzykę, gro, śpiewo, a może będzie drugi, trzeci, zależy. Czas pokaże, że jak ten duet się przyjmie. Także nigdy nie wiadomo i nikt nie mówi nie. No to, moi drodzy państwo, brzmi co najmniej takie tajemniczo, ale bardzo przyszłościowo. I niech też tak zostanie. Czy niebo i ziemia, wszystko inne jest bez znaczenia. Słuchajcie, bo ostatnio jak jest okazja z kimkolwiek poklachać w tym studiu, to tak troszkę sondujemy tutaj z produkcją temat wśród szlagierowych wykonawców i pytamy też właśnie o ten świat cyfrowy. Czy jeszcze jest sens wydawania płyty w postaci takiego fizycznego krążka, czy już jednak w ogóle nie ma sensu tego krążka wydawać? Ja uważam, że nie ma sensu. No ja myślę, że troszkę inne zdanie mam, bo myślę, że na koncertach z fanami ze wszystkim jest też fajnie mieć płytę, mieć autograf i sprzedawać płyty tak, albo podarować komuś płytę. Także na pewno cyfrowo jest mus, tak, powiedzmy na dzień dzisiejszy, ale mieć płytę, powiedzmy, na pewno nie już nie w ilościach 1000 sztuk, tak, ale żeby na koncertach mieć ze sobą i komuś tam pokazać, to jest ta płyta, to jest tam nowa twórczość, nowe dziecko muzyczne, jak najbardziej.
A powiedzcie mi, bo Arcadia Band poszła o ten krok troszkę do przodu, czyli wydaje płyta, której okładka niczym nie odbiega od normalnej okładki płyty, ale w środku jednak pendrive. Tak. Bardzo super pomysł, uważam. Super pomysł, ale nie wiem, czy w ogóle jest potrzebny, bo pendrive, bo na cyfrowych portalach, powiedzmy, możesz sobie te piosenki ściągnąć, streamingować i tak dalej, to czy wsadzę pendrive'a, czy mam na streamingu tą płytę. Ja myślę, że to raczej idzie w ta strona, że patrząc na takiego naszego potencjalnego klienta i słuchacza, i odbiorcy tej muzyki, to jednak jemu łatwiej fizycznie jest wsadzić nawet do tego nowego radia, które dzisiaj w samochodach ma inne wejście USB zazwyczaj. Łatwiej wsadzić niż zalogować się na tym, nie wiem, Tidalu czy innym portalu streamingowym. Może tu jest jakieś takie wyjście, a poza tym jest zaś ta druga strona, że jest ta okładka i te miejsce, kaj można zostawić autograf. Ale to skoro już my ten temat poruszyli, powiedzcie mi, wydaje wam się, że właśnie nasi odbiorcy szlagierowej muzyki są gotowi na to, żeby cyfrowo słuchać swoich ulubionych wykonawców? Myślę, że na pewno spora część tak. Ale jednak też na pewno są osoby, które gdzieś zostaną przy tych krążkach i... gdzieś będą chciały, podejrzewam, korzystać raczej z tej formy tradycyjnej. Tak. Czyli co, tradycyjnie ten wasz numer też wyjdzie na krążku? Jak wyjdzie jakiś nowy krążek, na pewno się tam znajdzie. No to... A na razie nietradycyjnie w streamingu, Kazio? Tak, będzie, na pewno będzie. Jeszcze nie, ale lada dzień się ukaże, także planujemy to też właśnie publiczności zaprezentować w streamingach, żeby był dostępny do każdego. No, to wyśledzicie media społecznościowe tego duetu i wtedy się o wszystkim oczywiście dowiecie, kiedy już idzie zassać się taki numerek. To teraz o tym waszym najnowszym numerze, bo numer to ręce w górę, nie? Że tam sprawdzacie, czy paszki ogolone, nie? Bo to wakacje, bo to te dekoldy, te sprawy, to wszystko. Ale czy to nie jest taka troszkę prowokacja do tych właśnie takich szaleń z waszej strony? Jest. To znaczy, powiem szczerze tak. Jak Daniel wysłał mi aranż, oczywiście na brudno, 5 minut później miałam gotowy tekst. On się po prostu gdzieś sam napisał. Nie wiem, dlaczego miałam takie przeświadczenie, że on do tego tak pasuje, że musi być to i koniec, kropka. I nawet nie próbowałam wsiąść i go zmienić. Ale co Tim ty na to, jak kobieta powiedziała, już gotowe, a to i już. No, jedną korektę miałem. Jedno słowo gdzieś tam. Dokładnie. Tak, to mi się podoba. Właśnie powiedziałam, następny fajny utwór, letni. Powiedzmy i nie o tej miłości, jak wszystkie piosenki, bo nie o miłości, tylko jest o fajnym klimacie, o fajnym życiu, o zabawie, o rytmach tanecznych, bo są fajne takie dla mnie latino, także uważam, że bardzo fajne jest właśnie, żeby sobie gdzieś tam bioderkami troszeczkę popracować. No i tak po prostu i tak zostało, tak? No, uważam, że czasami w prostocie jest duch. No ale ten duch tak natchnął, nie? Tak przyszedł z nienacka po wysłuchaniu jakiejś tam linii melodycznej. Tak, dokładnie. No po prostu ćwiczyłam sobie przy tym aranżu i gdzieś tekst sam się napisał, nawet nie wiem kiedy, na brudno miałam to pokreślane, przepisałam na A4 i leżało już, czekało po prostu do studia. I tyle. Czyli rozumiem, słowa twoje, tak. A muzyka? Mateusz Szymczyk napisał muzyka. Opowiadałem z nim, w jakim klimacie ma być ta muzyka, że ma być letnia, fajna, lekka. I taką muzykę zrobił, taki aranż zrobił, mi się zaraz spodobało, Aldonie też, także pierwsze pomysły i te idee są najfajniejsze. No dobra, słuchajcie, moi drodzy państwo, bo już widzę, że nie umiecie się doczekać premiery tego numeru, to za chwilę ostatnie pytanie, a potem to, na co wszyscy czekają. Słuchajcie, no dobrze, bo tego czekania jeszcze chwila wyjdzie, nie? No. Bo teledysk się montuje. Się montuje. Są jeszcze małe próbki, które muszą być wyprawione, małe dogrywki, ale się montuje i będzie lada dzień.
No dobra, no to troszkę zdradźcie, co jest w tym teledysku, co będziesz zobaczyć i w jaki sposób chcecie przekonać do tego takiego wakacyjnego luzu tych rąk w górze właśnie tych swoich widzów, odbiorców tego teledysku. Będą na pewno ludzie w różnym przekroju wiekowym, bo jak tam napisałam, PESEL liczbą jest, a serce wskaże wiek, więc tak naprawdę będą tam ludzie w różnym wieku, z różnych grup znaczy, wiekowych. Ja tak? Rozumiem, bo ty pracujesz przy medycynie, dlatego dla ciebie serce, jak to powiedziałaś? PESEL liczbą serce wskaże wiek. Bo jak się przypadasz, to nawet 18-latek tak. Może mieć serce 80-latka. Też. I na odwrót. Ale na odwrót też może być, nie? No tak, tak, ja, tak. I po prostu zachęcamy wszystkich do wspólnej zabawy, bo tak jak tam też zaśpiewałam i Daniel ze mną, no czasami może przyjść taki moment, że serce będzie chciało, a ciało powie nie, prawda? No, taka prawda. I wtedy się ZUS cieszy. Wtedy się ZUS cieszy. No. Dobrze, ale powiedzcie mi, co będzie szło zobaczyć, jako sceneria, jakie kadry? Jeziora, basen, fajne klimaty, letnie, tak? To jak na lato należy. Pewno fajne działki też będą, tak? Nie, no, powiedzmy wiekowo. A hopy? Nie. Nie. Znaczy jeden. On nie chciał konkurencji. A nie, to rozumiem. Konkurencji do mnie nie ma być, także ja jako facet i fajne kobiety koło mnie. Też się to sobie poukłada. Tak sobie poukłada. No dobrze, ale to tak mniej więcej na kiedy ta premiera? No powiedzmy 2 tygodnie. Do 2 tygodni gdzieś tak. Dobrze, państwo jakoś to zniesą jeszcze do tych 2 tygodni. To ja wam dziękuję za to, żeście przybyli do naszego studia. Bardzo dziękuję. Dziękuję pani ci również. Panie Team. Za zaproszenie. Moi drodzy państwo, Aldona i Team Fabian razem z nami dzisiaj w studiu. No i czekamy z niecierpliwością na teledysk. Żegnamy serdecznie. I zapraszamy.